Dzień dobry Państwu. Z nami połączenie online z Piotrem Grelą, ekspertem Dinapolego. Dzień dobry serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Witam Ciebie, Adam. Witam wszystkich serdecznie. Dinapoli to jedna z tych osób, które no, kreowały rynki finansowe jeszcze przed paroma latami. Myślę, że nadal techniki Joe są bardzo popularne nie tylko wśród polskich, ale i zagranicznych inwestorów. Czy techniki Dinapolego również możliwe są do zastosowania chociażby na kontraktach terminowych na WIG20? W tym momencie WIG zyskuje 0,13%. Sytuacja na rynku zmienia się jak w kalejdoskopie. 2248 punktów w tym momencie na kontraktach terminowych na WIG20. I teraz pytanie, czy z punktu widzenia analizy poziomami Dinapolego to już jest koniec wzrostów, bowiem no, te kontrakty odbijają od poziomu 2280 punktów dosyć wyraźnie. Jasne. Pierwszej części pytania Twojego, ta uniwersalność nadal istnieje, technik Joe. Dowodzą tego przykłady rynkowe i w historii, i również teraz na bieżąco. Chociażby poprzez pryzmat naszego rynku i kontraktów terminowych na WIG20. Zdecydowanie tak. Możemy nawet spojrzeć na to, popatrzeć sobie teraz aktualnie, co na rynku się dzieje. Dlaczego też rynek chociażby w tej pierwszej swojej fazie wzrostów znalazł miejsce oporu i to w którym miejscu. Tak więc zdecydowanie możemy również w praktyce zobaczyć, jak poziomy Dinapolego ogólnie pojęte pomagają w ocenie rynku, a dla tych, którzy decydują się na otwieranie pozycji bądź ich zamykanie, dokładnie określić miejsca, w których warto zastanowić się nad tym właśnie ruchem. Zatem prosimy, czy możemy przejść na wykresy? Jasne, spróbujemy sobie popatrzeć na... Spróbuję udostępnić ekran. Jeżeli zechciałbyś podpowiedzieć, że go widać. To powinien być taki software Trade Navigator. Czy jest widoczny w tej chwili? Tak, widzimy Twoją platformę. No to poszukajmy w WIG-u F20. I teraz tak, w przypadku wykresu miesięcznego, tak, mieliśmy ruch, który tak, to jest wykres miesięczny, tak więc każdy słupek oczywiście jest jednym miesiącem. Teraz jesteśmy w trakcie listopada, więc jeszcze nie mamy znanego zamknięcia. Jak widzimy, rejon 22,73 dla kontraktów terminowych wykresu kontynuacyjnego stanowił pierwszy poważny rejon oporu. Tak? I stąd przejdziemy zaraz do wykresu dziennego, ale stąd widać, że to jest miejsce, w którym rynek bądź skonsoliduje się w tej perspektywie, tak bądź będziemy mieli jakąś korektę w dół. Nie jest wykluczony w dalszej perspektywie ruch wyżej do 2417, przyglądając się wykresowi miesięcznemu. Wykres miesięczny jeszcze nie jest w trendzie wzrostowym, tak? Popatrzmy, to jest MACD Predictor, czyli wskaźnik wyprzedzający trendu. Teraz, jeżeli rynek znajduje się poniżej tej linii, a mamy trend spadkowy. Tak więc póki co jest to korekta w tej perspektywie czasowej. Natomiast nie jest wykluczone, że rynek zechce w kolejnych, nie wiem, jednym, dwóch miesiącach ruszyć wyżej w kierunku wspomnianego obszaru cenowego. Teraz kwestia nieco bliższa, tak? czyli wykres dzienny. Tak? Popatrzmy, to jest podobny rejon 22,71, który na wykresie dziennym pokazuje rejon oporu w
pewnym sensie potwierdzając to 22,73, jeżeli chodziło o wykres miesięczny. Zobaczmy, poprzez 4 sesje mieliśmy konsolidację rynku i wreszcie oczekiwaną korektę. Ta korekta w dniu wczorajszym doszła do jednego z punktów wsparcia, tak? W rejonie 22-37, tak? W dniu wczorajszym 22-36 był dołek. Tak więc jest to pierwsze miejsce, w którym rynek dla graczy intraday może stanowić obszar wsparcia, tak? W jakimś oczekiwanym ruchu, nie wiem, na wykresie intraday. Tak więc w zależności jak oceniamy rynek, z jakiej perspektywy czasowej, a też nasza analiza jest nieco inna, natomiast przy wykorzystaniu tych samych technik i tych samych poziomów. Jesteśmy więc na wsparciu w rejonie 2237 punktów, ale widzę też na wykresie 2206-2210. Tam mamy zbieg chyba dwóch ważnych poziomów, prawda? Tak, to jest to obszar, kiedy słusznie zauważasz, gdzie 38,2 i 61,8 wypada w bliskości. Taki obszar nazywa się rejonem zgodności, zagęszczenia, przepraszam. W związku z tym z natury rzeczy powinien stanowić nieco silniejsze wsparcie. Stąd nie jest wykluczona taki scenariusz, że w tej chwili rynek właśnie koryguje intraday do jakiegoś rejonu oporu i następnie rozpocznie korektę do tego rejonu 22.06-22.10. A gdybyśmy spojrzeli na wykres na przykład 4-godzinowy, tak, to obszar oporu dla rynku gdzieś rysuje się w rejonie 22.56-22.60, tak? Z możliwością ewentualną ruchu do 22.68. Stąd albo rynek według mnie skonsoliduje się w takim przedziale między 22-35, tak, tym rejonem ostatniego wsparcia i szczytem gdzieś na poziomie 22-75. Będziemy handlowali w pewnym, nie wiem, okresie czasu, kilku dni na kolejnych w tym przedziale cenowym. Albo będziemy mieli ruch właśnie w rejon tych poziomów oporu. Oczywiście zmniejszając perspektywy możemy dopasować dokładnie te miejsca, w których warto byłoby zamknąć pozycję long, na przykład otwartą w rejonie 22.37 i dzięki temu skorzystać z krótkiego momentu do gry w perspektywach intraday. Stąd ruch w kierunku 22.06-22.10 jest nadal prawdopodobny i możliwy. Czy wówczas możemy liczyć na dalsze wzrosty, do wspomnianych okolic 2400 punktów? Czy twoim zdaniem mamy w ogóle możliwość? Tak, popatrzmy, wykres tygodniowy, pamiętamy, że wykres miesięczny jest w trendzie spadkowym, tak? Ale wykres tygodniowy od tygodnia 4 października jest w trendzie wzrostowym. Mamy silny impuls cenowy i dotarliśmy teraz do ruchu, do miejsca oporu, tak? 22,73,71. Rynek potrzebuje czasu na zabranie innych graczy ze sobą, czyli albo korekty w czasie, tej konsolidacji, albo korekty spadkowej. Tak więc, gdybyśmy popatrzyli ponownie w ten sposób, to ryzykiem dla wszystkich pozycji long tak naprawdę jest rejon 21.90. On wynika też z innej trochę analizy, na którą może tutaj mamy zbyt mało czasu, ale chciałbym zawiesić ten rejon, ten poziom dla osób słuchających, gdyż on kilkakrotnie dawał rynkowi wsparcie w poprzednim ruchu w górę. Więc przekroczenie tego poziomu 21.90, zamknięcie się poniżej niego, może mówić o tym, że rynek traci swój impet i nie będzie miał szansy na ruch znacznie wyżej. Natomiast według mnie nadal te szanse istnieją po korekcie w czasie albo w cenie. Tak, w tych wartościach 22.06-22.10 rozpoczęcia kolejnej fazy wzrostowej. Nic póki co w tych dwóch perspektywach, tygodniowej, dziennej,
nie staje, nie mówi nam, że coś z rynkiem jest nie tak. Tak więc to wszystko w zależności, czy handlujemy ekonomią, czyli informacjami, które napływają do nas, czy też z perspektywy rynku, co dzieje się na nim. Tak więc póki co rynek jest zdrowy, wiele spółek akcyjnych na giełdzie zaznaczyła dna cenowe. Pierwsze ruchy do pierwszych miejsc i rejonów realizacji zysku już się pojawiły. W związku z tym potrzebujemy pewnej korekty. Także to raczej korekta albo w czasie, albo w cenie z perspektywami dalszego ruchu wyżej. Do czasu ewentualnie zamknięcia musimy mieć taki punkt poniżej 21,90 w kontraktach kontynuacyjnych, bo być może zdarzy się to, kiedy grudniowy kontrakt zejdzie z giełdy, tak? Więc musimy o tym pamiętać w zależności od tego, jaki marcowy będzie miał wartości. Kontrakty na WIG20 to tak naprawdę kontrakty na cały koszyk spółek, w skład których wchodzi 20 największych spółek polskiego parkietu. A czy jeżeli chodzi o WIG20, dostrzegasz jakieś okazje na poszczególnych spółkach wchodzących w skład tego indeksu? Jak najbardziej. Miałem tę przyjemność prowadzić te dwa webinary ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, gdzie na przestrzeni jednego miesiąca między październikiem a listopadem sprawdzaliśmy te pierwsze spółki, które próbowaliśmy zobaczyć i dobrać do, nazwijmy, wirtualnego portfela, porównując, co się wydarzyło w listopadzie, bodajże tydzień temu. Jedną z takich spółek zdecydowanie jest KGHM, chociażby jako jeden z przykładów. Popatrzmy. Tu na dole, tu w momencie, kiedy rynek ustanawia dno cenowe, mamy tak zwaną formację bułki z masłem. Tak? To jest średnia krocząca 3x3. Aby nie mylić jej z MACD prediktorem, zmienia jej kolor. A teoretycznie dość prosty setup, tak? Tak samo jak i bułka z masłem, o której wielokrotnie na różnych spotkaniach wspominałem. Właśnie zamknięcie u góry, powyżej średniej 3x3 po silnym impulsie w dół, a zamknięcie w rejonie poprzedniego szczytu ponownie na dole, i sygnalny słupek, to jest wykres tygodniowy, do potwierdzenia tej formacji kierunkowej. I teraz, co więcej, popatrzmy ten dołek, tak, w którym miejscu wypadł. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na wymierzenie tego poziomami dynapolego analizą ekspansji, dokładnie ten pierwszy dołek został przez tę analizę złapany. Tak? Później mieliśmy ruch korekcyjny w stronę punktu docelowego i ponowne zejście poniżej 3x3 i zamknięcie ponowne powyżej. Teraz popatrzmy, dokąd rynek zmierzył w tym ruchu. Gdybyśmy tak właśnie robiliśmy, po sygnale wchodzimy w rynek taki, ten ruch wynosi nas do 93, nazwijmy 70. Gdzie teraz aktualnie rynek w ostatnim, wczorajszym dniu się znajduje. Tak? I to jest miejsce do realizacji zysku, wykorzystując zdecydowanie nieskomplikowane metody. Może mnie się tak wydaje, bo stosuję już od kilkunastu lat. Natomiast lektura może dwóch, trzech rozdziałów i poszukanie, potrenowanie tego zapewne nie jest zbyt skomplikowanym sposobem. Tak? I taki ruch w ciągu zaledwie 3 tygodni, tak, gdzieś pomaga w osiągnięciu, nie wiem, około 14-15%. Tak? I teraz znowu to, co wspomniałem, rynek znajduje się w pewnych obszarach oporu, tak jak przyglądamy się FW20 i oczekujemy jakiejś korekty, tak, jakiegoś ruchu niżej. W związku z tym również i w przypadku poszczególnych akcji, chociażby z tego koszyka WIG20, czas na korektę, tak? I najprawdopodobniej nowe okazje do zakupu akcji.
A taka korekta dokąd może potrwać? W przypadku poziomów Dina Polego nie jesteśmy pewni czasu, kiedy do pewnych miejsc zdążymy. Stąd musimy być przygotowani. Nie ma określenia czasu. Dlatego też, chcąc zająć pozycję albo z niej wyjść, zawsze powinniśmy mieć zlecenia przed rynkiem. Tak? To jest ta natura wyprzedzająca poziomów Dina Polego, w związku z tym, że możemy je obliczyć. Dzisiaj moglibyśmy policzyć, w jakim miejscu szukać wsparcia dla KGHM-u w zależności od stosowanego planu transakcyjnego i mieć tam zlecenia zawczasu albo do jakiegoś okresu czasu, albo good till cancel, w zależności jakimi instrumentami handlujemy. No, nie da się tego określić w czasie, Adam, kiedy możemy zmierzyć tu czy tam. No cóż, pozostawmy więc naszą polską giełdę, a skupmy się może na giełdzie naszych sąsiadów. Niemiecki DAX w tym momencie traci niemal 0,3%. Wydaje się, że okolice 13 200 punktów stanowią taki poziom nie do pokonania. 13 250 te okolice jak na razie trzymają wycenę niemieckiego DAX-a w potrzasku. Czy tutaj również poziomy Dina Polego mogą pomóc? Tak, spróbujmy rzucić na DAX-a okiem w takim razie. Ponownie udostępnię ekran. Widzimy okno wykresu? Tak. Fajnie. Więc tak. Chociażby przykład z poprzedniego wyliczenia, czy też pokazania, zanim przejdziemy do aktualnej sytuacji z dołka w 2019 roku. Popatrzmy, jak DAX idealnie zatrzymał się w ruchu wzrostowym w tym miejscu i mieliśmy korektę cenową. Tak? Natomiast przyglądając się aktualnej sytuacji, bardzo ważnym punktem dla w ogóle całości rynku, jeżeli chodzi o indeks mierzony DAX-em, jest rejon 12 725 plus minus. To jest to tygodniowy bliski punkt docelowy. A spadek rynku w jakimkolwiek tygodniu poniżej tego punktu i mamy najprawdopodobniej znaczącą wyprzedaż, korektę, początek, nie wiem, jakiejś większej wyprzedaży. Póki co rynek był na tyle silny, że niewiele czasu, przyglądając się wykresowi dziennemu, spędził w tym obszarze, co dowodzi jego siły. Tak? Mieliśmy 2-3 dni raptem handlowania wokół tych wartości i kolejny ruch wyżej. I teraz w jakim miejscu jesteśmy aktualnie? Otóż to chyba będzie najlepsze wyliczenie. DAX oczywiście w tej chwili zaczyna konsolidować się. Tak? Obecnie aktualnie 13.150 jest ważnym miejscem i rejonem dla utrzymania status quo. Jest przed ewentualną większą korektą właśnie w kierunku tych 12.725. Tak więc dla wszystkich graczy intraday ten poziom jest bardzo istotny z punktu widzenia ryzykowania pozycji. Nie ma jeszcze silnego sygnału sprzedaży, w związku z tym te pozycje short też nie czują się zbyt komfortowo. Wskaźnik wyprzedzający trendu, ten MACD Predictor, w ostatnich dwóch dniach już daje nam sygnał zmiany trendu na spadkowy. Natomiast nie ma presji sprzedaży, w związku z tym nie jest wykluczone, że po prostu przez kilka następnych dni rynek zacznie handlować w jakimś przedziale cenowym, korygując swój status wyprzedania. Tak więc losy DAX-a zależą od tego, czy rynek będzie w stanie utrzymać ten poziom 12.725 z punktu widzenia średnioterminowego. I niewykluczony ruch w kierunku 13.636 jest w rynku. To z długiej perspektywy czasowej. Natomiast z tej krótkiej perspektywy czasowej ruch poniżej 13.150
może powodować to, że grając intraday możemy być nieco bardziej aktywni po stronie short. Natomiast póki co nie mamy wyraźnego sygnału, ta presja sprzedaży oczywiście przez manipulatorów jest kontrolowana póki co. Tak więc tak widzę i oglądam sytuację dla indeksu akcji u naszych zachodnich sąsiadów. Widać, że poziomy Dina Polego rzeczywiście są pomocne, nie tylko na polskim, ale i na zagranicznych rynkach. Piotrze, czy mógłbyś powiedzieć, gdzie poza książką Joe Dina Polego możemy nauczyć się, albo przynajmniej przybliżyć sobie poziomy Dina Polego? Wspomniałeś o książce, tak? To jest podstawowa wiedza, zdecydowanie tak. Oczywiście można ją rozszerzać, tak? Jak wielu z oglądających nas zapewne wie, 23 listopada jest Les di Napoli Day, to jest czwarta już edycja spotkania fanów technik. Spotkanie nieformalne, spotkanie, gdzie koszt wyjściówki jest przeznaczany na wynajęcie, na poczęstunek. Spotykamy się w gronie ludzi, którzy albo zaczynają, bo też taki materiał w trakcie naszego spotkania będzie omawiany, albo chcą trochę dowiedzieć się o nieco bardziej zaawansowanych technikach. No i przede wszystkim jedni z drugimi poznać się poza tym, że znamy się, nie wiem, z grup facebookowych czy z różnych innych miejsc. Co więcej, w poznaniu technik, myślę, że to dobra droga, niezbyt kosztowna. Można sobie oczywiście ją skrócić kwestią dodatkowych szkoleń, takich elementów. Natomiast no, zdecydowanie warto rozpocząć od książki i myślę, że przyjechać na Les di Napoli Day w przyszłą sobotę do Gdyni 23 listopada. Koszt, jak już stwierdziliśmy, przeznaczony tylko i wyłącznie na wynajęcie sali i na poczęstunek. Czy to są duże pieniądze? To jest aktualnie 400 zł. W przedsprzedaży w styczniu wejściówki były po 250 zł. Tak więc nie jest to chyba zdecydowanie wygórowana cena. Spotykamy się w dobrych warunkach, w fajnym miejscu i wiele atrakcji nas czeka. Tak było do tej pory w poprzednich spotkaniach. A takim dodatkowym elementem chyba, który może przyciągnąć, kiedyś to była niespodzianka, a trzy razy jak stało się już to normą, to trudno tego nie ogłosić. Też będziemy łączyli się live z Joe Di Napolim, który teraz jest na Florydzie i posiedzi z nami z pół godziny co najmniej, więc będziemy mogli o różnych rzeczach i jego zapytać. Tak więc to trochę też takie nieformalne połączenie, ale i być może trochę wiedzy i elementów, które zawsze gdzieś tam mogą się pojawić w trakcie rozmowy, czy też zadawanych pytań przez uczestników. Więc tym bardziej dodatkowy element, który myślę wzbogaca to wydarzenie. Dla wszystkich Państwa, którzy nie mogli, nie zdążyli bądź nie mieli szansy porozmawiać z Joe Di Napoli w trakcie tegorocznych Invest Cups, 23 listopada może być całkiem niezłą i interesującą alternatywą. Czy poza Joe Di Napoli, poza tobą jako ekspertem Di Napolego, pojawią się jeszcze jacyś goście? Tak, standardowo też wspomagają mnie, to drugi rok z rzędu, tym razem Paweł Bessler. Będziemy też gościli Tomka Koreckiego, jest to prezes domu maklerskiego FX, ale również współzałożyciel z Exerii. Tak, muszę dodać, że Exeria jest pierwszym polskim i chyba czwartym na świecie producentem licencjonowanego oprogramowania z narzędziami Joe Di Napolego, tak więc one świetnie tam działają, działają jak tak, żeby ułatwiać tylko analizę rynku i będziemy próbowali zastanowić się, co jest ważne dla wielu osób, które stosują pewne rozwiązania automatycznych systemów, nad tym, w jaki sposób pewne procesy analizy zautomatyzować.
Tak więc taka rozmowa, wymiana zdań, czy też spostrzeżeń będzie dobrym punktem wyjścia według mnie dla Exceli do popracowania nad możliwościami nowych rozwiązań, ułatwienia, zaprogramowania pewnych procesów, pewnych elementów na przykład planu transakcyjnego, co będzie dużą oszczędnością czasu, a być może doprowadzi do takiej w dużym sensie automatyzacji pewnych nawet transakcji. Tak więc cieszę się, że to już od miesiąca wymieniamy różne spostrzeżenia na ten temat, bo to prowadzi być może właśnie do znalezienia czegoś nowego dzięki posiadanym możliwościom systemu. Tak więc szczególnie dodatkowa ta część ważna. Oczywiście dużo interakcji oprócz przygotowanego materiału. To spotkanie ma na celu interakcję pomiędzy uczestnikami. Tak więc z dużą korzyścią w dużym sensie dla uczestników. Let's Dinapoli Day, proszę Państwa. Czwarta edycja tego wyjątkowego wydarzenia już 23 listopada w Gdyni. Od godziny 11 do godziny 18. Pełno wiedzy typowo rynkowej. Podejrzewam, że po godzinie 18, skoro to nieformalne spotkanie, to również niewielki networking. Tak, zdecydowanie, jak co roku, więc z tego co wiem, dużo osób dopiero wraca kolejnego dnia, więc tym bardziej możliwość również spotkania i po godzinach. Więc nie tylko przyjemne, ale i pożyteczne spotkanie, albo wręcz przeciwnie, na odwrót, nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. Moim i Państwa gościem był Piotr Grela, jeden z niewielu Polaków i prawdopodobnie pierwszy, prawda, Polak, który prowadził prestiżowe szkolenie w trakcie The Traders Expo w Nowym Jorku. To jest rok 2016, natomiast tytuł Dinapoli Expert już od kilku dobrych lat z Piotrem jest związany. Serdecznie dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę. Dziękuję, Adam, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję też, że kilka informacji dotyczących rynku naszego krajowego i niemieckiego, mierzonego indeksem DAX, trochę ułatwi podejmowanie decyzji, jak również i pomoże zrozumieć i spojrzeć na poziomy Dinapolego nieco szerzej. Dziękuję serdecznie za uwagę i za wspólną rozmowę, Adam. Dziękuję również, a Państwu także dziękuję za uwagę i zapraszam na krótką przerwę.